Rozdział XVI. Czasy zarazy i głodu W drugiej połowie XIV wieku zanotowano na Pomorzu kilka groźnych fal zarazy. W latach 1349-1352 na tutejsze tereny dotarła czarna śmierć. Pandemia dżumy, wyrządzając wielkie spustoszenie na Kaszubach, i w całym państwie krzyżackim. Globalnie zaraza spowodowała śmierć jednej trzeciej mieszkańców Europy 25 milionów ludzi. W 1360 roku miała miejsce następna pandemia. Na domiar złego po niej nastąpiły dwa lata nieurodzaju i klęska głodu. Zaraza wróciła jeszcze w 1383 roku w 1394 i w 1398 roku. Plagi te spowodowały poważne wyludnienie wsi i przyczyniły się do upadku gospodarczego klasztoru Żukowskiego. Nieumiejętnie uprawiana gleba jałowiała, przez co pozostali przy życiu ludzie opuszczali swą ziemię. Klasztor miał poważne problemy z utrzymaniem się. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że wizytatorzy opat Marek z Wrocławia i prepozyt Jan ze Strzelna w maju 1366 roku zakazali prepozytowi Żukowskiemu Janowi przyjmowania nowych sióstr i braci do tutejszego konwentu aż do czasu nowej wizytacji w klasztorze przebywało wówczas 30 sióstr oraz znaczna wspólnota braci i ojców norbertanów warto tu nadmienić że za czasów książąt pomorskich w klasztorze przebywało do 60 zakonnic w parze z kryzysem ekonomicznym Szło również rozluźnienie wewnętrznej dyscypliny zakonnic i zakonników. Kapituła Generalna w Premontre w 1374 roku w zaleceniach do wspólnoty żukowskiej kazała norbertańskim proboszczom wrócić do swych parafii. Zakonnikom zakazano noszenia świeckich strojów i przebywania w karczmach oraz oddalania się poza granice Żukowa. Siostry zobowiązano do ścisłego przestrzegania klauzury i wydalenia z klasztoru podejrzanych osób świeckich. Wizytatorzy z 1375 roku, przywożąc zalecenia kapituły generalnej, nie przedłużyli zakazu przyjmowania nowych zakonników i zakonnic. Kryzys został chwilowo opanowany. Kazano prepozytowi dokończyć rozpoczętą wcześniej budowę dormitorium, pomieszczeń sypialnych dla sióstr. Zabronili jednak bez zgody opata z Premontre sprzedawania majątku klasztornego z klauzulą nieważności. W 1384 roku, Klasztor nie posiadał nawet 45 grzywien gotówki potrzebnej do wykupienia zastawionej wsi Zawory. Sytuację uratowała dopiero sprzedaż wieczystej renty od rodziców jednej z sióstr, przeznaczonej na światło i inne potrzeby klasztoru. W 1394 roku, po kolejnej epidemii dżumy, Polecono ponownie wstrzymanie naboru nowych członków konwentu. Powodem były problemy z zaopatrzeniem, a przede wszystkim z wyżywieniem wspólnoty. Trudna sytuacja ekonomiczna, spowodowana była także kryzysem systemu gospodarki czynszowej. Otóż przy lokacji wsi ustalano konkretny wymiar podatku, a pieniądz tracił na wartości to też wartość czynszu ciągle malała ponadto w wyniku wylodnienia duże połacie ziemi leżały odłogiem i trudno z nich było wyegzekwować wpływy warto tu zaznaczyć że norbertanki żukowskie w przeciwieństwie na przykład do cystersów oliwskich przy lokacji wsi nie zostawiły sobie prawie w ogóle ziemi klasztornej wszystko Rozdały chłopom za czynsz, z nieobsadzonych łanów zaczęto więc z czasem tworzyć folwarki klasztorne i przechodzono na nową formę renty feudalnej, pańszczyznę, obowiązkową pracę chłopów w tychże folwarkach. Kryzys panował także w całym państwie krzyżackim. Trwał zastój gospodarczy. Liczba ludności ulegała zmniejszeniu, co powodowało jeszcze większy wyzysk pozostałej ludności. Wzrastały krzyżackie wydatki wojenne. Królestwo Polskie, szczęśliwie wolne od XIV wiecznych zaraz, rosło w siłę. Polska królowa Jadwiga miała bardzo dobre relacje z krzyżakami, jednak po jej śmierci. Wielka wojna z Polską była już tylko kwestią czasu.